Nienawidzę piątków 13. Nie wierzę, że Cleo naprawdę chce tu spędzić całą noc. Ty chcesz spędzić noc tutaj w piątek 13? Status szkoły nie pozwala mi zabronić ci tego. Chcesz stawić czoła przerażającemu terrorowi i nieopisanym potworom? Nikt jeszcze nie przetrwał całej nocy. Nieopisanym? Czy to źle? Kto wie? Ja na pewno nie mam zamiaru tego sprawdzać. Koszmarze, Wistawio! Jeszcze raz dziękuję, że zostałyście ze mną. Kizia Mizia po prostu próbuje nas ośmieszyć. Mhm. Piątek 13 to rocznica czegoś naprawdę przerażającego. Mówią, że gdy tylko zachodzi słońce, to budzi się bestia. I czai się na korytarzach straszyceum, czyhając na swoje ofiary. Fuj! To przerażające! Panienki, jak widać, to tylko plotki. Musimy się rozdzielić i zmylić mu trop. Widzimy się w potworówce. Ruszajmy. Tak, rozdzieliłyśmy się. Jak ja i Claude. Nie odpisał na żaden mój list. Nie zależy mu na mnie. Odpisywał na wszystkie. Ja chowałam listy, jasne? Lepiej? Nie, podobno jesteś moją przyjaciółką. Dlaczego to zrobiłaś? Może pogadamy, gdy nasze życie nie będzie zagrożone. Ach, jasne, wymiguj się. Słuchaj, przepraszam. Czego on chce? On na nas nie ryczy, on płacze. Uważaj! Co się stało, wielkoludzie? Piątek 13 nie jest rocznicą czegoś strasznego. To jego urodziny! Czuję się samotny. Ale masz włosy, kto cię czesze? Przeprowadzimy ci metamorfozę! Nie ma mowy, by te trzęsi majtki wytrzymały całą noc. Cześć, Kiziu Miziu. Najlepsza noc ze wszystkich. Tęskniłaś? Ale jak?